Cześć, witaj w kolejnym odcinku. Ja się nazywam Dawid Jarząbek. Dzisiaj będziemy mieli przyjemność porozmawiać z inwestorem, zobaczyć jego produkcję instalacji fotowoltaicznej. Zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku zobaczysz, jak produkuje instalacja fotowoltaiczna oparta o inwerter SolarEdge. Porozmawiamy również z inwestorem. Dzisiaj zaczynamy od biura. Zobaczymy internetowo, jak instalacja produkuje. Mamy do niej podgląd, więc możemy wszystkie parametry posprawdzać. Tak więc, moc szczytowa instalacji to 10 kW peak. To jest moc szczytowa. I instalacja przez cały rok 2021 wyprodukowała 9,99 MWh. Więc prawie 10 MW. Więc mamy również podgląd na tą instalację. Jak widzimy, część jest na dachu, porzucana nawet na te lukarny. Część jest na daszku, na garażu, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik. Mamy również maksymalną szczytową wartość danego miesiąca. Jest to 1,4 MWh. Mamy możliwość zobaczenia, jak się kształtowała cała produkcja w danym okresie. Tak więc w lutym ta produkcja jest mała, bo 0,3 MWh. No oraz listopad, no tutaj już te wartości faktycznie w okolicach 0,3 MWh, grudzień oraz styczeń jeszcze słabiej, więc nastawiamy się tutaj na produkcję od marca do października. Tak wygląda nasza główna produkcja. Mamy możliwość zobaczenia, jak wygląda układ tej instalacji oraz produkcję poszczególnego panela. No i jak widzimy, ten układ jest dość skomplikowany i największa produkcja to gdzieś około 460 Wh. To jest jedna z największych produkcji. Natomiast najmniejsza to jest 260 Wh. Widocznie jest to panel ustawiony na wschód, na lukarnie, gdzie już te słońce takiej ilości nie dociera do tego panela. Także mamy podgląd na całą instalację. Możemy sobie zobaczyć też inne parametry tej instalacji. Także zachęcam Was do posiadania systemu faktycznie SolarEdge, gdzie te opcje są mocno rozbudowane. Część biurowa za nami. Jeżeli macie do tej części biurowej pytania, zostawcie to w komentarzu. Za chwilę pojedziemy do inwestora. Tam porozmawiamy właśnie z inwestorem, w jaki sposób on ocenia nasze prace, jak ocenia pracę instalacji. Także do zobaczenia. Znajdujemy się u inwestora, u pana Sławka, gdzie rok właśnie u nas pracuje instalacja. Montowaliśmy ją rok temu. Teraz mamy możliwość porozmawiać, jak to właśnie wygląda z perspektywy pana inwestora. Dzień dobry. No, produkcja jak najbardziej w porządku. Znaczy na miarę moich oczekiwań. Ta instalacja się spisuje. Wyprodukowała 10 MW. Uważam, że to jest naprawdę wystarczające. Jeszcze przy układzie tego mojego dachu, nie? Bo dach jest taki dosyć ciekawy. Nie jest płaski, nie jest tylko zwrócony w stronę południową. Też są jaskółki, na których też są panele zamontowane. Praktycznie zamontowane w każdym miejscu, w którym można było zamontować te panele, bo jeszcze mam instalację solarną, nie? Do ogrzewania wody. Tak, tam musieliśmy się zmieścić. Tak, zmieściła się firma, rozplanowała bardzo fajnie, rozłożyła te panele. No, tu warto też wspomnieć o instalacji opartej na inwerterze SolarEdge. SolarEdge, tak, bo uprzednio miał być inny inwerter, który powiedzmy by się tak średnio spisał na tym dachu, ze względu na te lekko zacienione miejsca w pewnych momentach, rano, powiedzmy wieczorem i tak dalej. Tutaj mamy pewne panele lekko zacienione, a tutaj optymalizatory są jednak na każdym panelu i to powoduje tą optymalne wykorzystanie tych paneli, jeżeli chodzi o produkcję. Nie? No właśnie. Czy rano, czy wieczorem. Tak, o tym, co przed chwilą rozmawialiśmy. Czyli faktycznie mamy możliwość podglądu też na każdy panel. Tak, tak. I mamy możliwość właśnie najlepszych uzysków w danym momencie. Tak jest. Można to obserwować sobie na bieżąco, na żywo, że tak powiem, na aplikacji, nie? Na smartfonie, czy powiedzmy w komputerze. Każdy panel widać, ile wyprodukował w danym dniu, w danej godzinie, w danym momencie, ile wszystko produkuje, nie? I tak, że gdyby jakiś był niesprawny, wtedy wiadomo, że to jest ten panel, nie trzeba całej instalacji sprawdzać, tylko wiadomo, który to jest panel uszkodzony. Odnośnie instalacji SolarEdge, w tym miejscu warto wspomnieć o zabezpieczeniach przeciwpożarowych, czyli że panele podczas właśnie pożaru, gdy odetniemy napięcie nie zejdzie nam do budynku.
Zanim zdecydowałem się na fotowoltaikę, to właśnie miałem takie różne tam obawy, nie? Bałem się między innymi właśnie jakiegoś pożaru i tak dalej. Przy takim dachu, przy ogrzewaniu węglowym jest to ryzyko tutaj, nie? Że może nastąpić jakieś przepięcie, może jakaś iskra, coś tam się komin zapali. No, zawsze obawiałem się tego, nie. Bo tutaj, jeżeli się wyłączy napięcie, to jest tylko 1 volt, nie? Z każdego panelu. Na każdym panelu, tak. A tak to jest 30, nie? Parę volt i tak dalej, to już jest duże napięcie, nie? Tak, 300, nawet 1000 volt, jeżeli nam zejdzie. Wszystkich, tak, tak. Dokładnie tak, no to faktycznie może to stanowić zagrożenie. No, tutaj tego nie ma. 25 volt maksymalnie. No, dokładnie tak, więc warto to wspomnieć dla naszych widzów, to że to jest bezpieczne. Bardzo bezpieczna instalacja, tak, oczywiście. Okej, no to w takim razie jeszcze też jedno pytanie odnośnie właśnie firmy Aslandi. Jak pan wspomina firmę, jak pan nas kojarzy? No bardzo dobrze, polecam swoim znajomych, zresztą pan dokładnie wie, że poleciłem tutaj i córce, tak, czy pompy ciepła, i znajomym, tak. I pompy ciepła i tak dalej firmę, bo firma się wywiązuje ze swoich zobowiązań, z umowy, stara się jak może, żeby było wszystko jak najlepiej, żeby klient był zadowolony i to bardzo mnie cieszy. Polecam znajomym, znajomi są zdziwieni w ogóle, jak opowiadam o firmie. Jeżeli któryś z Państwa skorzysta z usług właśnie tej firmy, to się zdziwi, jeżeli chodzi o w ogóle opiekę tej firmy nad inwestorem, nie, który podpisał umowę z Wami. Z tego miejsca też chciałem podziękować. Ja dziękuję również. Dzięki bardzo. Więc co? Dzięki, do zobaczenia, do zobaczenia. Do następnego razu.